witamy w kolejnym odcinku. Z tej strony blog ekipa, czyli Walo i Wojtas. Dzisiaj opowiemy wam znowu o naszym kolejnym numerze Ala Trzoda. Ala Trzoda! Jo. Ale... Nie mylić z Trzoda Crew. Tak. Bo podobieństwa są takie słowne. Ala Trzoda jest oczywiście o tym lirycznie, jak się odwalało. Trzodem pod wpływem różnych środków. Im więcej alkoholu, tym bardziej odwalasz. Kawy, wody i, niegazowane. Im młodszy jesteś, tym bardziej odwalasz i jest to numer właśnie o tym. Nie konkretnie o jakichś sytuacjach, tylko oczywiście o zachowaniach, gdzie każdy z nas ma jakiegoś wilka w sobie i ten wilk nagle wyskakuje. Wariata. Wariata, przesiłuje ten wariat na wierzch. I o tym jest ten numer. Sample są amerykańskie, użył ich m.in. Alchemist użył. Starałem się je trochę flipnąć inaczej, jakoś pociąć i poukładać ciupkę inaczej, żeby to miało ręce i nogi i pokombinować coś z tym jeszcze oprócz tego. Chyba w ogóle masz taki styl, że często bierzesz sample, które nie zostały poczytane, ale po swojemu jakby... Właśnie nie za bardzo. Akurat na tej płycie jest kilka takich numerów. Tak się zdarzyło. Tak, bo one były bardzo bęgierowe te sample i pomyślałem, że kurde, no szkoda, no dobra, jak już tak jest to... Czyli ten beat już powstał, jak już wiedzieliśmy, że robimy tą płytę. Tak, ten beat był robiony na tą płytę. No zamówienie. Zdecydowanie. Deliver. Że tak powiem. Tak. Oczywiście Romek, oczywiście Panda w tle. Zawsze. Na propsie. Zawsze. Tak. Zawsze. No i Skrecze z Niemena, czyli z blog ekipy. Bardzo duża inspiracja hip-hopowa. Tak wygląda życie na osiedlu. Już użyliśmy drugi raz, zresztą na kebabie. Tam był mały featuring, także... Gangsta. No, jak chcecie wiedzieć, jak wygląda kultura, to sprawdźcie sobie na YouTube. No. A gdzie nasze płyty? Gdzie nasze płyty w ogóle? Ty chciał... Nasze płyty na pewno w DC24, Kraków, na pewno w Records Dealers, Kraków, na pewno u nas, jak napiszecie do nas, nie ma problemu, internet. Wyślemy. Sideline bywają nasze płyty w Warszawie. Bywają. Katowice? Bywają. Bywają. Już nie pamiętam. Bywają. Jak masz ochotę i oglądasz to, to napisz. Wyślemy ci, mam koperty bąbelkowe do wysyłania. Facebook, Gmail. Rap. Pisz człowieku, wszystko dojdzie. Piorę zatem, naprawdę. Mordo będzie git. Do jutra.